Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Gostomczyk. Nagrywamy kolejny odcinek Przystanku Sport. Dzisiaj moim gościem jest zwycięzca plebiscytu Gdański Gryf Miesiąca, Tomek Lewandowski, a także mistrz Europy w klasie 49er. Cześć Tomek. Witam. Właśnie, klasa 49er. Czy to jest Twoja klasa docelowa, w której przez całe życie trenujesz, czy od niedawna dopiero zacząłeś? Na 49erze zaczęliśmy pływać pod koniec sierpnia. Więc na przygotowania się na Mistrzostwa Europy mieliśmy zaledwie 2 miesiące. Jest to stosunkowo niewiele czasu, ale wykorzystaliśmy ten czas i pokazaliśmy, co potrafimy. Cały czas mówisz właśnie w liczbie mnogiej, bo załoga jest dwuosobowa. Z kim pływasz i jak długo pływacie razem w załodze? Patryka Kosmalskiego znam już od bardzo dawna. Mieliśmy swoją przygodę na trochę mniejszej łódce, 420. Razem pływamy od tego roku na klasie 49er FX i właśnie na 49erze dużym. No a właśnie mówisz klasa 420, to nie jest chyba klasa olimpijska, a klasa 49er to jest klasa olimpijska, czyli też celujecie w igrzyska olimpijskie, czy na razie nie ma takiej perspektywy? Oczywiście jest to, powiedzmy, osiągnięcie, do którego trzeba dążyć, chcemy dążyć i patrzymy w tym kierunku. To nasza klasa taka klubowa, bardzo silna, bo bardzo dużo załóg mamy z 49era. Powiedz mi właśnie, czym się charakteryzuje taka klasa 49er w porównaniu do innych łódek? Charakterystyczną rzeczą na tej łódce są dwa skrzydła po bokach. Jest to łódka szybka z genakerem, trzyżaglowa i jest to łódka typu skiff. A co jest najważniejsze w żeglarstwie? Czy siła fizyczna, czy koncentracja, czy właśnie strategia wyścigu, żeby obrać dobry kierunek? Jest to bardzo trudny temat, ponieważ zarówno siła fizyczna, jak i taktyka to są elementy, które są potrzebne jednocześnie podczas wyścigu. Wzajemnie się uzupełniają. Siła fizyczna razem z techniką pomagają w wyborze swoich decyzji, pomagają realizować cele na wyścig. Jest to pytanie, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, co czyni właśnie żeglarstwo pięknym sportem. Opowiedz trochę o tych regatach. Mówisz, że mieliście tylko dwa miesiące na przygotowanie do Mistrzostw Europy. Udało się je wygrać. Jak to jest możliwe, że sprawiliście taką niespodziankę? Bo wydaje mi się, że było wiele innych załóg, które były faworytami tych regat. Zgadza się. Była to bardzo przyjemna niespodzianka. Na te regaty pojechaliśmy jako załoga, która chciała pokazać, na co ją stać, co jesteśmy w stanie pokazać z jak najlepszej perspektywy. Warunki wietrzne pomogły nam oczywiście w płynięciu na tych regatach. No i tak się złożyło, że przy dobrym żeglowaniu wynik jest jaki jest. Niesamowita historia, że byliście czarnym koniem i udało wam się wygrać całe Mistrzostwa Europy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.